Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. 19 zadanie z arkusza pierwszego z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. Zadanie 19 jest następujące. Dany jest ciąg geometryczny o wszystkich wyrazach dodatnich, co jest bardzo ważne. Jeżeli A1 jest 5 oraz A3 równa się 2A2, to wzorem ogólnym tego ciągu jest ABCD. No to lecimy. Oczywiście ja sobie najpierw zapiszę to tylko kolorkami. Tu będziemy mieli A3, tu będziemy mieli równa się, tu będziemy mieli dwójeczkę, a tu będziemy mieli A2. Po co tak zrobiłem? Żebyście zauważyli teraz moje przekształcenia, które robię. Bo zamiast A3 napiszę sobie, że to jest A1 razy Q kwadrat. Tak? Równa się 2 razy, a zamiast A2 napiszę, że to jest A1 razy Q. OK. Podzielę to sobie przez A1. Czyli oczywiście to i to mi zniknie. Ale podzielę sobie również jeszcze przez od razu przez Q. Czyli zniknie ten kwadrat i zniknie to Q. Ostatecznie otrzymamy, że Q równa się 2. Czyli poprawna odpowiedź to jest albo odpowiedź ta, albo odpowiedź ta. Ta na pewno nie, bo to, co jest podniesione do potęgi n tej, bo to, co jest podniesione do potęgi n tej, to jest oczywiście Q. No to nie może być piątka. OK, czyli albo A, albo B, albo A, albo C, albo D. Oczywiście musimy wyznaczyć sobie ten ciąg ze standardowego wzoru, że AN to jest A1 razy Q do potęgi n minus pierwszej. Czyli nasze AN równa się. No A1 to jest piąteczka. Nasze Q to jest dwójeczka. No i tu będzie potęga N minus pierwsza. To z tego też się też można było od razu skasować, no bo jak się postawi jedynkę, to nie wychodzi piątka. Nie? To też można było skasować, bo jak się postawi za N1, też nie wychodzi piątka. Czyli albo to, albo to. Ale skoro Q jest 2, no to wiadomo, że D jest poprawną odpowiedzią. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę i lecimy dalej. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.